Jak przeżyć przedwiośnie? Przedwiośnie jest jednym z najgorszych okresów w roku. Zima jeszcze nie daje o sobie zapomnieć. Płaszcze i ciężkie buty stają się uciążliwe. Deszcz stuka o parapet, a samopoczucie spada. Znasz to? Poznaj kilka trików, które pomogą Ci przetrwać do wiosny. Pierwszy, witamina D. Zimą cierpimy na niedobory słońca, które dostarcza witaminę D. Warto zrobić badania i upewnić się, czy Twój organizm zawiera jej odpowiednią ilość. Niestety, w naszej strefie klimatycznej nie zdarza się to często. Jeśli nie, poproś lekarza o polecenie najlepszej witaminy D i rozpocznij suplementację. Pamiętaj, niedobór witaminy może powodować gorsze samopoczucie, a nawet prowadzić do depresji. Drugie. Sport. Nie od dziś wiadomo, że sport to zdrowie, a w tak trudnym dla naszego organizmu okresie ruch może okazać się świetnym rozwiązaniem. Wypróbuj pływanie lub Nordic Walking. A jeśli lubisz wyzwania, to zawsze możesz sprawdzić swoją wytrzymałość na siłowni, gdzie trener personalny ułoży odpowiedni dla Ciebie trening. Trzecie. Woda. Nawodnienie to podstawa prawidłowego funkcjonowania organizmu. Warto mieć zawsze przy sobie butelkę wody, a osoby, które zawsze zapominają o piciu, mogą nastawić przypomnienia w telefonie, które pozwolą na kontrolowanie ilości wypijanych płynów. Warto pamiętać także o tym, że kawa i herbata nie zastąpią picia czystej wody, podobnie jak i słodzone napoje, które przynoszą skutek odwrotny do zamierzonego i w efekcie nadal czujemy pragnienie. Smak wody można urozmaicać, dodając do niej owoce lub zioła, na przykład miętę. Czwarty. Zadbaj o ciało w zdrowym ciele. Zdrowy duch. Zdecydowanie tak. Warto jednak zadbać o siebie nie tylko od wewnątrz, ale i od zewnątrz. Pozwól sobie na chwilę relaksu z pachnącymi kulami kąpielowymi. Wklep w ciało balsam, wybierz się do kosmetyczki, a może pozwolisz sobie na weekend spa. Możliwości są nieograniczone, nawet jeśli masz tylko pół godziny dla siebie, to wystarczy, by nałożyć na włosy maseczkę, a na twarz owocowy peeling. Piąty, zrób coś zupełnie nowego. Czasem zimowa stagnacja sprawia, że tracimy chęć do życia. Warto znaleźć sobie jakieś nowe zajęcie, może to będzie kurs fotografii lub gotowania, wspinaczka albo nauka szycia. Pomyśl, czy chciałaś kiedyś podjąć jakiegoś zadania, ale ostatecznie zabrakło Ci chęci lub czasu. Wystarczy na dzień lub dwa odpuścić odświeżanie stron internetowych i nagle może się okazać, że czasu masz całkiem sporo. Szósty. Przygotuj coś dobrego i tym razem niech to będzie coś do jedzenia. Organizm podziękuje Ci za treściwą zupę bardziej niż za kolejnego hamburgera jedzonego w pośpiechu w pracy. Przejrzyj różne przepisy, zainspiruj się i wprowadź kilka nowości do swojej kuchni. Wraz z wiosną zaczną pojawiać się pierwsze nowaliki. To idealny czas na eksperymenty.